Pijana 38-letnia kobieta oraz jej partner opiekowali się trojgiem dzieci w wieku od 16 miesięcy do 4 lat tak nieskutecznie, że maluchy boso zawędrowały na jeden z osiedlowych parkingów. W sobotę dyżurny Suwalskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic na osiedlu północ znajduje się dwójka małych dzieci bez opieki. Policjanci natychmiast udali się na miejsce. Na parkingu zauważyli chłopca i dziewczynkę. Dzieci były straszone, bose i bez kurtek, mimo że na zewnątrz temperatura nie przekraczała 15 stopni Celsjusza. W rozmowie z maluchami policjanci ustalili, że są rodzeństwem i nie potrafią wrócić do domu. Obserwujące interwencje okoliczni mieszkańcy skierowali policjantów do miejsca zamieszkania chłopca i dziewczynki. Drzwi do ich domu były otwarte. Wewnątrz spała kobieta jej partner oraz 16-miesięczne dziecko. Wonia alkoholu była potężna. Badanie stanu trzeźwości matki dzieci wykazało ponad 1,9 promila alkoholu w organizmie, a u jej partnera ponad 3 promila. Na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia, a następnie zapewniono dzieciom właściwą opiekę. Nieodpowiedzialnie opiekunowie trzeźwieli w areszcie. Wczoraj usłyszeli już zarzuty. Dalszym losem rodziny zajmie się teraz sąd. Za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo może grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności.